To jest przedmiot, dzięki któremu widzisz dosłownie wszystkich przeciwników przez ściany, a oni nie widzą kompletnie nic. A ja w tym filmie postaram się właśnie go zdobyć na moim serwerze tikemc.pl. Dobra, więc my już jesteśmy na serwerze i tak jak widzicie, trochę dużo się w sumie zmieniło. No i oprócz tego, że wiadomo, jest to event wielkanocny, czyli nasz główny cel, to cały spawn jest zmieniony, ale nie będę wam tego wszystkiego pokazywał. I żeby sobie całego tego spawna zobaczyć, no to musicie wbić samemu na serwer i przekonać się, jak to wygląda. Jednak w sumie nie to jest najważniejsze, tylko tak jak mówiłem, najważniejsze jest to, czyli event wielkanocny. Aby zdobyć ucho królika, czyli właśnie przedmiot, który umożliwia nam widzenie przez ściany, musimy wydropić je z wielkanocnej skrzynki, którą zdobywamy za 50 jajek. Żeby takie jajka zdobyć, mamy na to kilka sposobów. Pierwszym jest klasycznie zabójstwo, czyli po zabiciu jakiejś tam osoby macie po prostu 30% szans na zdobycie takiego jajka ze śmierci tego gracza. Trochę rzadszy sposób, czyli po prostu spadające jajka, który polega na tym, że jak będziecie sobie chodzić po mapie, to koło was może się zrespić takie jajko i po prostu klikać na nie, możecie je zebrać. Jest to naprawdę rzadkie właściwie i jest bardzo mała szansa na to, że takie jajko koło was się pojawi, ale za to jest jeszcze jedna opcja, czyli event zając, który jest tak naprawdę sposobem, z którego zdobędziecie najwięcej jajek i taki event odbywa się codziennie o 17:00. O co dokładnie w nim chodzi, zaraz w sumie zobaczycie, bo zaraz się na niego udamy. No jednak przed tym przydałoby się ogarnąć jakieś chociażby podstawowe itemy, także na start przydałoby się otworzyć trochę skrzynek. Odbierzemy sobie po prostu nagrody z Discorda. Mamy już kluczyk za Discorda i dodatkowo nadałem sobie jeszcze 20 kluczy epickich, tak na dobry początek. Dobra, także otwórzmy to sobie, otworzymy sobie to szybko, bo dosłownie za 10 minut jest ten event zając, więc przydałoby się, żeby miał jakiekolwiek itemy. Dobra, otwórzmy. Może to być w zasadzie set, mogą być to jakieś klucze, cokolwiek, będzie tak naprawdę dobrze. Dużo rzeczy sobie wystawimy na rynku. Perły, dobra, jest git, będę mógł uciekać na evencie. Dobra, otwieramy kolejną i zobaczmy, co tutaj będzie. Hełm. Dobra, jest git. Resztę otwórzmy sobie normalnie. Mamy spodnie, dobra. Miecz, mega dobrze. Totem, okej. Kill off, na razie jest git. Marchewki, czek na 10 tysięcy, dobra. Butelki, perły. Kolejny miecz, to sobie wystawimy. Kolejne perły, więc jest git. Serio, będziemy mogli uciec, jak będziemy w jakiejś sytuacji kryzysowej na evencie. Kolejny kill off. Trident! Co jest? Ja to będę mógł wystawić za jakieś 40 tysięcy. Co jest grane? Lecimy, kolejna, mamy blok węgla, super. Kolejny totem. Perły, kryształy, które też są drogie. Kolejne kryształy. Zwój niebieski i Shulker Shell. Szczerze? Dobry drop. Ostatnio właściwie też podkręciliśmy tą skrzynkę, więc powinien być ogólnie lepszy drop. Powinny lepsze itemy dropić. Ale tak czy siak, trident, żeby dropnąć, trzeba mieć dość farta dużego, także jest git. Te Shulker Shell sobie sprzedamy i mam za nie $800. Czek na 10 tysięcy użyjemy sobie. Taki miecz myślę, że mogę wystawić. Wystawimy po jakichś niskich cenach, żeby nam to się szybko sprzedało. Więc dajemy rynek, wystaw 2500, myślę, że będzie git. To sobie zakładamy, potem będę miał dwa. Te bloki węgla też sprzedamy, bo to nie jest nam potrzebne. Kurde, te kryształy, szczerze, może nam się potem przydadzą. Sprzedał mi się item w ogóle na rynku za 2,5 tysiąca. Od razu jak wystawiłem, więc jest git. Te kryształy sobie odstawimy. Perły sobie wezmę do eku. Trident na razie schowam, bo na razie nie jest, wydaje mi się, że potrzebny. Te butelki też se schowam. A taki kill off myślę, że sobie wystawimy podobnie w sumie. Za 2,5 tysiąca myślę, że mogę to wystawić. Jest 7 minut do eventu. Ja mam dwa totemy. Mam jakieś tam marchewki, więc spoko. Mam dużo pereł, mam jakiś tam kill off. Czy kill-off będzie potrzebny, czy ja sobie go odstawię? Chyba sobie go odstawię. I mamy jeszcze zwój niebieski, więc mamy w tym momencie szansę 29% na to, że wydropi mi kolejne serce dodatkowe. Wydaje mi się, że nie dropnie, no bo 29 to jest mało procent, ale może akurat... Jest! Dobra, ej, nie spodziewałem się tego. 11 serc mamy. Dobra, mega dobrze, mega dobrze. Jesteśmy w miarę przygotowani. Nie mamy jeszcze seta właściwie całego, no bo mam tylko dwie części zbroi. Ale niedawno też prowadziliśmy coś takiego jak zestaw startowy dla nowych graczy, więc sobie go po prostu odbierzemy. Mamy tutaj też refy, więc git. No i mamy jakieś tam protection 2, klatę, buty i tak dalej, a resztę sobie schowam, jakbym się miał przodkiem wywalić z tymi itemami. Z takimi itemami miałem jakąkolwiek szansę na osiągnięcie sukcesu w nadchodzącym evencie. Także teraz nie pozostało mi nic innego jak czekanie na ogłoszenie koordynatów wydarzenia. O, dobra, jest komunikat. Zając pojawi się na tych koordynatach za 20 minut. Dobra, także lecimy sobie na te koordynaty. Nie wiem w sumie czego się spodziewać. Wydaje mi się, że tam będzie dużo osób, które będą mocne po prostu. Jest możliwość, że tam nie przeżyję, ale mam nadzieję, że przeżyję. W sensie chciałbym przeżyć i chciałbym zdobyć tam jakieś jajka, także zobaczymy. Podczas gdy ja udaję się na event, przydałoby się wam wytłumaczyć, jak on w ogóle działa. Tak jak już mówiłem, odbywa się on codziennie o godzinie 17:00, zawsze na tych samych koordynatach, w eventowej strukturze, która znajduje się mniej więcej na środku Europy.
zdrowy. Zadaniem graczy jest bieganie za zającem i zbieranie jajek, które dropi raz na parę sekund. Ruszyliśmy już na strefę eventową, to oznacza, że już za chwilę powinienem widzieć strukturę, na której ten zając będzie skakał. 3 minuty do tak naprawdę pojawienia się tego zająca. Zobaczymy, czy ktokolwiek tutaj jest. Wolałbym w sumie nie ryzykować śmiercią. Z tego co widzę. Dobra, są tu ludzie. Już do mnie biegną. No nie, no nie. I tu jest jakiś inny chłop. Dobra, nie wiem, co się dzieje, już się boję. Nie, no oni mnie będą gonić. No co jest? Dobra, to są jacyś diamentowi, ale zanim biegnie jakiś netherite'owy. Dobra, zostawcie mnie, halo. No i się zaczęło. Halo, no co 2 minuty jest? Przecież. Dobra, nie wiem. Cykam perłę w dupie mam. Niech oni idą na tego zająca i mnie zostawią. No co jest? Dobra, chyba uciekłem, tak mi się wydaje. Ej, mi się wydaje, że ja tam nawet nie będę mógł podejść, tak szczerze. Tam jest dużo netherite'owych gości i to będzie ciężkie. A! Są za mną. No co oni robią? Dobra. Dobrze, mam tyle perę, chociaż to będę mógł uciekać? Dobra, oni nawet nie wiedzą gdzie. O Jezu, już wiedzą. Dobra, nieważne. Mi się wydaje, że oni nie będą chcieli na mnie wykorzystywać pereł, tak szczerze. Po prostu wystarczy, że będę uciekał sobie. Aha, aha, aha. Może sojusz z nimi zrobię. Dobra. Oni mnie nie chcą bić chyba, jest git. O, się przestraszyłem, ale się teraz przestraszyłem, halo. Jeszcze wody tu nie mogę wylewać. Dobra, nie, postaram się może wejść tu, chociaż właśnie nie da się budować. Jak widzicie, na tej strefie nie jesteście w stanie w żaden sposób stawiać czy niszczyć bloków, a także musicie być bardzo ostrożni, ponieważ mogą czyhać na was o wiele silniejsi gracze. Kurde, nie wiem co robić, dobra, poczekam aż to się zrespi i oni się na tym skupią po prostu. Strzela do mnie ktoś. Dobra, biję się z nim. Dobra, uciekaj człowieku, co ty chcesz ode mnie? Zrespił się ten zając już. Widzę, że oni się już chyba skupili na tym. Latają za tym, biją się w ogóle wszyscy, tu są sami netherite'owi. Dobra, przecież ja nie będę miał szans, jak ja tam wejdę. Ja bym musiał wejść, zebrać jajko i wycykać perły. Ale jak ich tam jest tyle, to oni to wszystko będą zbierać teraz tak właściwie. Ja się tu ukryję, dobra. Jest git, jajko, dobra. Nie, ja nie udam się. O kurde. Dobra, oni się tu wszyscy biją, gdzie jest ten zając? Spróbuję po prostu tutaj łazić koło tego zająca, może coś zbiorę akurat. Mimo, że nie będą bić wszyscy. O Jezu, coś mnie walnął już. Creeper. Dobra, zbieram to. Oni się walą pomiędzy sobą. Dobra, jestem sam tutaj na tym zającu. Gdzie jest ten zając? O, zająca wytypało na środek. I dobra, jestem sam tu. On jest... Nie, dobra, nie biję go. Nie wiem co robić, boję się. Stoję tu. Proszę, niech on mi wydropi to jajko. Błagam, bo... Jest! Jest, mam jajko. Oni się nie skupili, oni nie ogarnęli, że ten zając w ogóle się tutaj tepnął na środek. Mam jajko, jest dobrze. Lecę. Daj mi kolejne. Proszę. Dropnij teraz, ja to podniosę. Gdzie ty jesteś? Boże, jak on lata. Ej, ja nie wiem. Co jest? I... Nie wziąłem, ale widziałem jak wydropiło. Dobra, oni się nie biją nawet pomiędzy sobą, oni się skupiają na tym króliku. Dropnij. Dobra, ej, prawie wziąłem to znowu. O kurde, bije mnie ktoś. Dobra, nie bije. Dobra, zając znowu ucieknie. Ja znowu idę po prostu na środek i czekam aż on tutaj się tepnie na środek z powrotem. I po prostu zdobędę sobie z niego jajko. To jest git, to jest dobra taktyka. Szczerze myślałem, że tu nawet nie podejdę, a widzę, że oni się nawet skupiają na tym zającu bardziej niż na sobie, więc jest dobrze. Tak, te pół go. O, i ktoś mój w ogóle kilo kupił z rynku za 2500. Dobra, dawaj tego królika, jak on ucieka. Czemu on idzie do jakichś gości? Dobra, ej, stanął w miejscu. No, bije mnie. Dobra, gościu. Walę go. Wale się. Tylko on jest z Malty, czyli z klanu mocnego, gdzie są sami netherite'owi goście. Dobra, ucieka. Zając. Dropnij coś. Błagam. O Jezu, ole mnie walą. Dobra, nie. Nie wiem jeszcze. Albo dobra, zjem se. O kurczę. Oj. Zostawcie mnie, halo! Dobra, proszę, zostawcie mnie. Lecie za mną, no nie. Skup się na zającu, no człowieku, ja nie mam dobrych itemów żadnych, błagam cię. Dobra, rzuciłem jakąś perłę, uciekam, chyba uciekłem. Ale lipa, kurde, totem mi został tylko jeden. Szczerze, boję się tam pakować z powrotem, no bo serio, jak ja tam wejdę i ktoś się na mnie sfokusuje, no to ja nie mam raczej szans na przeżycie. O tyle było fajnie na początku, że się nie fokusowali i ja miałem tam jakieś szanse, nie? No ale teraz raczej lipa. Tu jest ender chest! Dobra, chowam to jajko, żeby je mieć i żeby jak zginąć, to ewentualnie tylko z tymi itemami i jest git. Dobra, czemu oni łażą za królikiem? Dobra, zrespił się tu, znowu leci do nich, dobra, zostań tu, dropnij, tak! Proszę, dropnij jajko, jest! Mam jedno, oni nie ogarniają jeszcze. Proszę, drugie, ja uciekam. Proszę. Daj mi to drugie. Nie uda mi się chyba. Oj, bije mnie już ktoś. O, no i właśnie. No i tak to się kończy na tym evencie. Dobra, ale zdobyliśmy kolejne jajko. O tyle dobrze. Nie mi mnie. Boże, czemu on mnie bije? Halo? Pięknie, fajnie. Halo, czy się mogę przestać palić? Dzięki. Została minuta. Dobra, zostało mi jeszcze 11 pereł, więc wydaje mi się, że nie powinienem zginąć. Tylko muszę też w miarę szybko uciekać. Raczej tu nie będę wchodził. O Jezus, no i... Netherite nie bije! Jest taka lipa, serio. Nie wiem, czy nie pójść odłożyć sobie tego... Jajko się zrespiło! Biorę to! Dobra! Ej, co?
Co? Przecież, żeby takie jajko się zrespiło, jest mega mała szansa, no bo to działa tak, że to po prostu respi się koło jakiegoś gracza. No w sumie właściwie tutaj teraz było dużo graczy, więc była duża szansa na to, że to się zrespi, ale hit, że nikt tego nie zauważył. Jakoś zostały dosłownie ostatnie sekundy eventu, nie chciałem już ryzykować. Jest ten zając, on zaraz powinien się tepnąć, przez 15 sekund, więc nie wiem, czy to jest git. Już widzę, że jakiś chłop chce mnie upolować. O Jezu, perłę cyknął chyba. Dobra, cykam perłę, uciekam, jest 10 sekund, to już nie zdążę nic zdobyć, po prostu muszę uciec. Mam 3 jajka, jest dobrze, event się skończył. Wróćmy sobie na spawn. O kurde! Chciałem wrócić na spawna, ale to jest ten gość, który mnie goni w dalszym momencie. O! Zapraszam, zapraszam. Dziękuję bardzo. Odbiegnijmy od tego miejsca, bo tu jest trochę niebezpiecznie. Także status naszych jajek wynosi 3 jajka. Jest spoko, w sensie myślałem, że o wiele mniej zdobędę. Co prawda klucz do wielkanocnej skrzynki kosztuje 50 jajek, ja mam ich 3, ale też nie miałem jakichś za dobrych itemów i wydaje mi się, że ci Netherite'owi naprawdę dużo tych jajek teraz zdobyli. Ponadto już drugiego dnia eventu odblokowaliśmy opcję wymiany jedynie 10 jajek na coś równie fajnego. Na razie jednak nie będę zdradzał, co to jest i dowiecie się o tym trochę później. Dobra, wystawię sobie ten trident jeszcze na rynku. Wydaje mi się, że trident chodzi po takie 40 tysięcy, żeby mi się szybko sprzedał, wystawię go za, nie wiem, 35 wystawiłem, także w sumie serio, to, że mi dropnął trident z tej skrzynki, no to jest to mega fart, to w zasadzie to jeden z droższych itemów, no bo tak jak widzieliście, taką część seta sobie wystawiłem za 2,5 tysiąca, tak samo kilo, na trident to jest właśnie coś okolice 40 tysięcy. Kryształy, nie wiem co z nimi do końca zrobić, no bo mógłbym sobie zrobić potki, tylko czy ja za 12 kryształów zrobię jakieś dobre potki? Wydaje mi się, że nie, kryształy są też dość drogie, więc mógłbym je po prostu sprzedać. Zobaczmy, 12 potek, zresztą nie zrobię w sumie potki, no bo nie mam kryształu. 12 kryształów to jest taka potka weakness, albo prawie że potka na strękwa. Spróbuję to wystawić jakoś pojedynczo. Po najniższej cenie chodzi taki kryształ za 2000 prawie. Kurde, żeby to się serio szybko sprzedało, to nie wiem, bo 1000 musiałbym takie wystawić, czyli na przykład 2 po 2000. Czyli zróbmy rynek, wystaw 2000, 2000 i 2000. O, dobra, za 2000 się sprzedały moje kryształy i kolejne. Także serio, taka cena jest dość niska, patrząc na to, jak te kryształy chodzą drogo. Jeszcze trochę ich wystawiłem, więc powinny mi zejść. A nie, wszystkie mi zeszły z rynku. Wystawię sobie jeszcze tą resztę, co mi została. 2000, 2000 i 2000. Znowu się sprzedały kryształy, więc może się sprzedają jeszcze jedne. Sprzedadzą, sorry. Dobra, sprzedały się kolejne. Dobra, w ogóle mam 3 jajka. Potrzebuję ich 50 najlepiej. Nie wiem, czy to się dzisiaj uda zdobyć. Jajka w ogóle chodzą na rynku. Uwaga, po najmniej jedno jajko po 10 tysięcy aż. Chciałem ich trochę poskupywać z rynku, ale nie wiem, czy się w ogóle opłaca. 9 tysięcy, wydaje mi się, że to są takie po prostu jajka, które zostały na rynku i ich nikt nie kupuje. Bo wcześniej z tego, co patrzyłem, to były nawet po 2 tysiące i tak dalej, więc po prostu pewnie szybko schodzą z rynku. Tych za 10 tysięcy, no nie będę kupował, no bo się nie opłaca po prostu, co nie? Dobra, schowam sobie na razie te jajka do Ender Chesta. Kupiłbym sobie z rynku, jak są, jakieś refy. Jeden, mega. Dobra, na rynku za bardzo nie ma refów w dobrych cenach, więc nie wiem, ze sklepu może spróbujmy sobie parę chociaż kupić z 3. Albo nawet z 16 za 4 tysiące. Dobra, kupię to. Podczas czekania, aż mój trident się sprzeda, przeteleportowałem się w losowe miejsce na mapie, żeby na szybko założyć tam swoje własne państwo. Jesteśmy gdzieś w Europie. Zaraz zobaczę, gdzie dokładnie. Jak na moje oko, to jesteśmy gdzieś w Niemczech. Miałem z geografii 2, ale to są Niemcy. Także załóżmy sobie tutaj państwo, załóż NMC Niemcy. Pewnie będzie zajęte. Dokładnie tak. German! Jest! Dobra, mamy państwo. W ogóle to... Ej, trident mi się chyba sprzedał. No, sprzedał mi się trident za 35 tysięcy i mamy 56 tysięcy na koncie. Jakbym chciał, to bym mógł w sumie nawet kupić sobie teraz jakiś set netherite'owy, bo takie chodzą właśnie po 40-50 tysięcy. Na razie tą kasę jednak zostawię, bo może mi będzie potem potrzebna. Państwo było potrzebne mi głównie do podbijania innych państw, żeby wywabiać graczy z ich baz. Z uwagi na fakt, iż za zabójstwo takiego gracza mamy 30% szansę na drobnięcie z niego jajka. Dobra, według mapy tutaj gdzieś powinien być gracz i w ogóle jego państwo. To są koordynaty minus 3800. Gdzieś tu. Nie wiem gdzie dokładnie. Jak tam na górze to lipa trochę. Dobra, chyba widzę. To będzie tu. Mam nadzieję, że nie ma on odpalonej mapy, bo wtedy by zobaczył, że się do niego zbliżam. O! Dobra, serce państwa. Czyli tu jest państwo. Ły! Dobra, ej, trochę się przestraszyłem. Co? Ja już jestem na terenie państwa? Dobra, tu jest teren państwa. P, wojna. Jest! Dobra. Rozpocząłem wojnę. Walimy mistrza i on teraz się będzie musiał tepnąć do tego mistrza, żeby obronić państwo. Więc tym samym będę musiał go zabić, jak będzie miał jakieś słabe itemy. I może dropnie akurat jajko. On stoi w miejscu. Dobra, oby nie był tylko gdzieś zamknięty, błagam. Nie, dobra, jest.
Gdzieś tu był zamknięty. Gdzie on jest? Ziomek, ja ci państwo podbijam, ty musisz wyjść, wiesz o tym. On się zabudował w jakimś obsydianie, no co jest? On wyjdzie do mnie czy nie? On wyszedł z serwera, no co jest? Dobra, podbijam mu to państwo do końca. 30 HP, 20. Dobra, mam podbitego chunka. Ustawię sobie tutaj home'a po prostu. Jak coś tutaj za jakiś czas przyjdziemy i może akurat tutaj będzie. To co to jest? Jajko! Co jest grane? Czemu jajko tu się zrespiło? Ej, przecież ja nie wiem, ja mam jakiegoś farta. Drugi raz pod rząd mi się zrespiło jajko dosłownie przy mnie. Gdzie tak jak mówiłem, to jest mega rzadkie. Takie jajko w ogóle się respi raz na 5 czy 10 minut. Może i tym razem nie udało mi się go zabić. No więc ponownie odpaliłem mapę, żeby znaleźć w pobliżu kolejną ofiarę. Dobra, dosyć niedaleko powinien być kolejny gracz. Przez chwilę nawet było tutaj dwójka graczy, ale z tego co widzę teraz jest tylko jedna. O, jest! No jest bez niczego, on stoi dosłownie w bezruchu. Dobra, muszę podbiec, obym tylko nie słyszał tego. Jest tu, jest tu, jest tu. Nie! Jest! Walnąłem go, zabijam go! Dobra, ej, tak już myślałem, że się wyloguje, szczerze. Dobra, on się musi potknąć tu, dobrze, dobrze. Jest! Zabiłem! Mam odłamek, nie mam jajka niestety. Kurde! O! O kurde! Ej, przestraszyłem się teraz, przestraszyłem się trochę, dobra. Nie mogę panikować, dobra, jabłko se zjem. Dobra, spokojnie. Dobra. Nie spokojnie, nie chcę zginąć. Niby mam totem, co nie, ale... Tak czy siak, trochę jest lipa, nie powiem, że nie. Dobra, chodź tu. Nie no, jest trochę lipa, jest szczerze lipa. Jest lipa, o Jezu, nie, jeszcze gdzieś wlałem wodę. Dobra, niech on tutaj wbija do mnie. Dawaj, możemy się bić, tylko to masz tarczę, no kurde. Co jest? Jeszcze nie mam wody, dobra, czekam po tą wodę. Szczerze nie spodziewałem się tego totalnie. Dobra, niby mógłbym się z nim bić, on tak naprawdę full HP. I mam 11 serc, no właśnie, dobra. Biję się z nim, mam to gdzieś, postaram się go zabić. Kurde, ta tarcza mnie tak irytuje, tak mi to przeszkadza, że ma tą tarczę. Dobra, uciekaj, też sobie z nim jabłko, nie ma za co, spoko. Muszę go zabić, on się broni tarczą, już nie wie co robić dokładnie. Dobra, jedz se, ja też sobie zjem, spoko. Nie jest spoko totalnie, stracę totem. Dobra, nie stracę totemu, jest dobrze. Nie, on zjadł jabłko, ja mam dwie perły jeszcze tylko mi zostały. Niech on za mną goni. Dobra, bijemy się. Kurde, coś z tą tarczą muszę pomyśleć, żeby mu to zdjąć, nie wiem jak dokładnie. O, nie, o. Kurde, nie uda mi się raczej ogarnąć szybko jakieś siekiery czy coś. Pada mi już tak naprawdę set zaraz, nie wiem co robić. Jemu też powinienem w takim razie. Nie wiem czy ja mam się z nim bić czy nie, jak on ma tą tarczę. Jest już po antylogaucie, mógłbym jakoś szybko depnąć ostatnią perłę, kupić sobie tarczę. Dobra, robię tak. Dobra, sklep, jestem przygotowany. Narzędzia, tarcza, kup. Dobra, kupiłem. Gdzie on jest? Lecę z nim teraz. No pewnie, lecę, dupa nie lecę. On ze mną leci, jak chce, ze mną, no co jest? Zostaw mnie, dobra. Tarcza mu pękła. Ale tu jest kolejny gracz, nie? To jest kit akurat. No, z tarczą, kolego, jak tam? O Jezus. Już tarczą nie jest taki. O kurde, dobra, tu jest tyle. O. Perełka, spoko, jest git. Teraz się nigdzie tylko nie potknąć. Dobra, jak ja ich manewruję, to jest niedorzeczne, co się tu się dzieje. Mam dwóch gości na plecach, tak naprawdę mógłbym się wylogać, nie wiem czy zdążę, mnie zaraz hitnie. No, nie ma sprawy. Oj, co mi pękło? No, buty mi pękły, dobra, nie wiem, totem do łapy i coś się postaram zrobić, nie wiem co. O. Totem! Nie miałem totemu! Co ja zrobiłem? Straciłem wszystko i miałem tam jajko. Ja pierdziele. Co ja zrobiłem? Czemu nie miałem tego totemu w ręce w ogóle? Coś nie ogarnąłem, co się dzieje. Weźmy sobie jeszcze ten set Protection 3. Dobra, mamy te 58 tysięcy na koncie tak naprawdę. Kupiłbym za to jakąś zbroję tanią. Tańsze są chyba spodnie za 40 tysięcy albo klata. Co jest lepsze? Wydaje mi się, że klata. Dobra, bierzemy klatę, kupiona, zakładamy ją. Jakieś buty by się przydało kupić. Dobra, ogólnie w tak krótkim czasie nie uda mi się tego zdobyć, więc kupuję pakiet wielkanocny z rangą i z kluczami. Ja mam to gdzieś, ja to kupuję po prostu. Dobra, proszę bardzo, pakiet zając został zakupiony przeze mnie. Ja się nie będę patyczkował, tak? Kośnik, odbierz, bierzemy 3 klucze do skrzynki wielkanocnej. To jest to. Odbieramy sobie 3. Mamy w tym momencie też rangę zając, więc odbieramy sobie kit zając. I mamy tutaj serio sporo fajnych rzeczy, także odbieramy sobie to. No i mamy taki secik, Protection 4 cały, także załóżmy sobie to. Mamy oczywiście miecz, ja chyba mam lepszy, nie, on gorszy, także weźmy sobie to. Mamy jakieś tam mendingi, ale to sobie na razie odstawię. Mamy odłamki śmierci, to też sobie na razie odstawię, te sety wszystkie. Dostaliśmy też jajka w ogóle z kita, więc to jest naprawdę spoko. Mamy już 5 tych jajek. Mamy perły, wiadomo, 48 refów, marchewki, kryształ. Wystawimy sobie go, wiadomo, na rynku za 1000, myślę, że będzie git. Przedajemy sobie tego Shulker Shella i dostaliśmy jeszcze klucze do skrzyni zwykłej, także otwórzmy sobie węgiel i...
mending. Sprzedajemy sobie to. Jednak ja ten pakiet kupiłem szczególnie dla kluczy, także idziemy sobie otworzyć jeden kluczyk. Chcemy zdobyć ucho królika. Jest na to 30%, jednak mimo to jest to bardzo rzadkie do zdobycia i jeżeli z tych trzech skrzynek uda się to zdobyć, to szczerze mam farta. Uwaga, raz, 32 kryształy. Dobra, sprzedamy to sobie, jest to git. O, dwa, ulepszenie dwa, no. Lipa, lipa. I trzecia, klata. Przecież ja kupiłem klatę dopiero, o co chodzi? Weźmy sobie, załóżmy tą, 45 tysięcy. 5 tysięcy więcej niż kupiłem, to się nazywa właśnie biznes. No i te kryształy, wystawię to na szybko za 20 tysięcy i myślę, że to będzie, w sensie to jest mega dobra oferta generalnie, mam nadzieję, że to się sprzeda. 32 kryształy na rynku. Za 20k. Dobra, za 20 tysięcy kupione kryształy, mamy 40 koła. Jeszcze jak ktoś kupi klatę, boże, pięknie będzie, pięknie będzie. A ja chcę, żeby to się w sumie szybko sprzedało. Niby stracę 5 tysięcy, ale wystawmy to za 35 tysięcy. Straciłem 5 tysięcy, trochę przez głupotę, ale trudno. Ulepszenie dwójka, rynek wystaw dam 15 tysięcy, dobra. Po niskich cenach lecimy. Dobra, za 35 tysięcy sprzedana klata. Mamy 75 tysięcy na koncie. I co jest? To ulepszenie dwójka, myślę, że aż tak szybko się nie sprzeda. Ale dobra, mamy 75 tysięcy. Może sobie jeszcze kupię takie spodnie. Aha, 100 tysięcy, pewnie, milion, milion. Zostawcie mnie, ludzie, ja wam nic nie dam. Przestańcie. Chciałbym coś kupić za te 75 tysięcy, żeby mieć szansę rzeczywiście zabić kogoś. Mam niby tą klatę i ten, ale to nie jest za dużo. Perły by się jakieś przydały też, ale też mało kto wystawia. Mogę jedną kupić za 3,5 tysiąca, kupię to. O, coś się pojawiło nagle. Za 50 tysięcy spodnie. Dobra, kupuję! Mamy to. A, sprzedany. Dobra, to nie kupuję. Końcowo udało mi się wyhaczyć spodnie śmierci za jakieś 50 tysięcy. Natomiast tamtego dnia musiałem zrobić już sobie przerwę od grania. I żeby w 100% wykorzystać zakupioną rangę, poszedłem na noc na tak zwaną strefę AF, gdzie dosłownie za nic nie robienie dostaje się klucze za darmo. A przez to, że ranga zając ma takie same przywileje jak najlepsza ranga za 100 zł na serwerze, czyli ranga TIG, to na takiej strefie miałem aż 75% szans na drop kluczyka z tej strefy. Dobra, właśnie wstałem. No i co, byłem tutaj parę godzinek, mamy 11 kluczy, więc wydaje mi się, że jest git. I co, otwieramy to. Najbardziej chyba bym celował w skrzynki, w jakąś epicką, czy zwykłe nawet. Jest na to 5% szans, no ale jest szansa, nie? Więc zobaczymy jak to będzie. No i co? Ewentualnie jakiś może notch, odłamki. Także otwórzmy sobie 32 butelki z expem. Na rynku to powinno być drogie generalnie. Węgiel, mega. Zwój biały, okej. Okay. Kilo, to się wystawi na rynku. Bloki emeraldu, marchewki. O! Dobra, dwa klucze do zwykłej. Następna, czek na 1000, dobra, jest git. Miecz, bloki diamentu, kilof też można wystawić i tyle. Tego zwoju sobie od razu użyjemy, na to jest 9%, więc ja się nawet nie nastawiam. Dobra, używamy tego czeku. To sobie klasycznie sprzedamy i mamy $500 z tego, więc spoko. Nie wiem, wstawię to za $1000 może. Rynek, wystaw 1000, tutaj tak samo. To dajmy 1500. Jeszcze w ogóle zapomniałem tego sprzedać, więc to sobie sprzedajmy. Kurde, i takie butelki z expem, nie wiem za ile mogą chodzić, szczerze. Wystawmy sobie to za 2500 może. Nie wiem, czy jest to git cena, czy za mała, czy za duża, ale dobra, wystawmy to. Mamy jeszcze dwa klucze do zwykłej, ja bym to otworzył, ja bym tego nie wystawiał w sumie. Bo ze zwykłej może nam dropnąć, tak czy siak na przykład klucz do epickiej, co nie? Jest na to 10%, albo 4 jajka w ogóle. Więc otwórzmy to sobie i uwaga, dobra, z animacją, lecimy. Widzę, że jakieś jajka się już przewijają, więc jest szansa na ich drop. Dobra. Klucz, buty, nie wiem. Odłamki, 5 odłamków może? Tak, ej, dobra. Ej, git. Mega dobrze, przecież to jest warte z 5 tysięcy. Lecimy następna z animacją. Jajka, jakby wydropiły 4 jajka, byłoby mega dobrze, szczerze. O, ej, dobra, zwój fioletowy, 17%. Też wydaje mi się, że nie będzie serca. No, nie ma, 17% to jest, no, dość mało. Z tymi odłamkami w zasadzie nic nie zrobię, więc to też wystawmy na rynku za 5 tysięcy, każdy za 1000. Póki co jest lipa, mamy 6 jajek. Przydałoby się zdobyć jeszcze przynajmniej 4 w zasadzie. Odstawię sobie trochę refów, perły sobie zostawię, to sobie zostawię. Dobra, więc póki co pójdźmy sobie na RTP i po prostu postaram się trochę pochodzić po mapie, może poszukać tych jajek, może akurat mi szczęście dzisiaj dopisze. Dobra, chodzę sobie już tak jakąś chwilę i no nie widziałem żadnego jajka. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że ja dwa razy po prostu pod rząd znalazłem tak naprawdę takie jajko. I to w zupełnie losowych sytuacjach, także musiałem mieć mega farta. Teraz tak chodzę i w sumie nie wiem, no nie widzę jakiejś nadziei na to, żeby to jajko znaleźć. Nie wiem, pochodzę może jeszcze chwilę, zobaczę, może akurat się uda. Pochodziłem tak jeszcze z 10 minut, ale niestety żadnego jajka nie znalazłem. O, w ogóle się sprzedał mój przedmiot z rynku, więc spoko. Dobra, no i nic, no nie widzę żadnego jajka, pochodziłem tak naprawdę kilkanaście minut. Wróćmy się na spawna, bo zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Mianowicie o odebraniu kita zająca,
w którym przecież mam dwa jajka i jeszcze klucze i masę innych przedmiotów, więc sobie to odbierzmy. Ten set chyba sobie schowam na razie do Ender Chesta, może mi się przyda potem jak się wywalę. Tak samo ten miecz, kilof, te jabłka, te marchewki, mendingi, to sobie też odstawię. Kryształ bym wystawił za jakieś 1500 może. Więc otwórzmy sobie jeszcze te dwie zwykłe skrzynki z kita i mamy jedno... Cztery jajka! Co? Jak cztery jajka? Kurde, fajnie, spoko. Otwórzmy kolejną i dwa kryształy. Kurde, też spoko. Co jest, taki drop ze zwykłej w ogóle? Przecież ja to mogę wystawić za ile? Ja nie mogę wystawić, przecież ja mam rangę tick. Znaczy rangę zając, co jak gadam. Mogę 15 przedmiotów wystawić na rynek aż. To jest właśnie ten przywilej rangi. Przecież ja mogę wystawić to teraz za 2500 na luzie i proszę bardzo, mogę wystawić 15 itemów aż. No dobra, mamy 4 jajka. Łącznie to już w zasadzie 12. Jednak jak wiecie, potrzebuję ich nieco więcej, więc żeby je zdobyć, tradycyjnie wszedłem na mapę i namierzyłem na niej losową osobę. Ej! Jest Nick. Jest dobrze, bo często było tak, jak po prostu znajdowałem jakieś osoby na mapie i one były w kopalni, to były gdzieś mocno wkopane, a to jest normalnie zejście w dół i jest ten gracz. Czemu on się nie rusza w ogóle? Nie gadaj. Jest to sobie podobną. Dobra. Ej, zabijam go od razu. Wlatuję w niego. Biję go. Zabiłem i jeszcze mam jajko z niego. Jest, dobra. Mamy jakieś itemy podstawowe, protection 2. Mamy jajko i odłamek w ogóle, fajnie. Też w ogóle trzeba pamiętać o tym, że ja teraz mam rangę zając, więc mam aż 50% szans na to, że jajko wydropi. Ale tak czy siak, no dobrze, bardzo fajnie, że się udało w końcu kogoś zabić. Wróćmy sobie z tym na spawna. Weźmy sobie tutaj te wszystkie jajka, które mam do ekwipunku, mam ich 13. Za te 37 tysięcy, które mamy, wejdę sobie w inne, od najniższej i znajdźmy sobie jakieś tanie jajka. Za 3000, dobra, spoko, kupuję to. 3000, mamy jajko. Skupmy tak naprawdę wszystkie jajka, które mamy za to, co mam na koncie. Jakie za 3500 kupuję to. No, 5100, już się zaczynają ceny dość poważne. O, jakie za 1200 w ogóle wystawione przed chwilą? Co jest? Dwa jajka za 8000, czy jedno za 4, spoko, wezmę to sobie. Dwa za 10000, dobra, wezmę to. Dobra, mamy 21 jajek. Wystawiłbym sobie jeszcze ten odłamek za 1000. Fajnie by było, gdyby to wszystko by mi się teraz sprzedało, bo jak to mi się sprzeda, to będę mógł chociaż jeszcze parę jajek kupić. Chociaż czy to mi coś da? Nie wiem. W każdym razie mam te 21 jajek. Pokazałem wam, jak to wszystko się mniej więcej zdobywa. I gdybym spędził jeszcze trochę na serwerze, to myślę, że na luzie mógłbym po prostu uzyskać tyle jajek, ile potrzeba na skrzynkę wielkanocną, czyli 50. Jednak mi zależy na czasie, bo muszę robić film na główny kanał. Także po prostu tworzymy sobie skrzynię zajączka, która kosztuje jedyne 10 jajek. Także wymienimy sobie dwa razy na tą skrzynkę. Jeden i drugi klucz. To jest taka skrzynka pomiędzy trochę zwykłą, pomiędzy epicką. Drop ma naprawdę spoko, możecie dostać tutaj pieniądze, możecie dostać też 16 jajek w ogóle, więc może wam to się zwrócić, możecie dostać masę innych fajnych rzeczy i możecie dostać klucz do skrzyni wielkanocnej, jeśli będziecie mieli szczęście, więc zobaczmy, otwórzmy sobie skrzynkę i... Gdybyśmy wylosowali klucz do skrzynki wielkanocnej, byłoby to na pewno... niesamowite. No, lipa, to jest jakieś 800... dolarów, no albo shulker. Nie powiem, że nie, dość słaby drop. Otwórzmy sobie drugą i może akurat coś dobrego dropnie, zobaczymy. I... totem? Totem, dobra. No i mam darmowy totem tak naprawdę, więc jest spoko. Totem jest dużo warty na rynku. Mi aż tak się nie poszczęściło, ale wam w sumie może się poszczęścić i możecie właśnie dostać jakiś lepszy drop typu jajko. W sensie 16 jajek, na które jest w ogóle 50% szans, więc jest to mega sporo. Także jest to naprawdę moim zdaniem dobra skrzynka i warta zbierania tych jajek. Żeby jednak uświadomić was, jak rzadkie jest ucho królika, które możemy wydropić z wielkanocnej skrzyni, nadałem sobie stack kluczy z głównego konta, żeby zobaczyć, za którym razem mi ono wydropi. W mojej ręce posiadam już 64 klucze do skrzynki wielkanocnej. No i zobaczymy, po której dropnie mi ucho, czyli tak naprawdę najrzadszy item na całym serwerze. Porównując to do itemów świątecznych tak naprawdę, mogę powiedzieć, że jest to właściwie najrzadszy item. Ma on 20% szansy na drop z tej skrzynki. I dosłownie ucha królika na serwerze będzie zaledwie kilka, więc będzie to najrzadszy item. Więc jeśli tylko wejdziecie w jego posiadanie, to na pewno za jakiś czas będzie on warty dużo, bardzo dużo. Myślę, że nawet z kilkaset tysięcy. Także nic, zobaczmy, po której skrzynce dropnie nam ucho. Uwaga! Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta,
dropem widzicie jakieś krystale, ogólnie kryształy, czek na 50 tysięcy, w ogóle są chore rzeczy z tej skrzynki tak czy siak. Ale ucho królika, szczerze, wydaje mi się, że to będzie 20 któraś skrzynka albo 30 któraś. Także zobaczmy, nie wiem która, to już jest jakaś 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 skrzynek i ani jednego ucha. W sumie i tak naprawdę mam tutaj itemy o wartości kilkuset tysięcy. Jakieś sety śmierci, w ogóle pełno kryształów i tak dalej, więc ta skrzynka jest w ogóle lekko lepsza niż legendarna skrzynka za 20 zł, a możecie ją zdobyć za darmo. Dropnięcie tego ucha jest, nie wiem kiedy my to dropniemy. Dobra, otwieramy. Kolejna jest miecz, kryształy, książka w ogóle, to jest tyle warte, przecież same endkrystale są warte tyle na rynku, że to jest hit. Dobra, otwieramy. Jest ucho, nie wiem, która to była skrzynka, to była 20 któraś, 30 któraś, tak naprawdę skrzynka, ale mamy ucho królika, najrzadszy przedmiot na serwerze. No i co? Ja bym to jeszcze przetestował, jak to dokładnie działa. Żeby przetestować ten item podczas normalnej walki, jak możecie się spodziewać, ponownie na mapie znalazłem graczy, do których następnie się udałem. Dobra, jestem gdzieś w pobliżu dwóch osób, tak mi się przynajmniej wydaje, bo widzę, że są jakieś budowle, nie wiem, czy to jest to dokładnie. Ale tu gdzieś powinny być dwie osoby. Dobra, tu widzę, że jest też jakaś budowla. Chyba, że są pod ziemią po prostu i nie będę ich widział. Nie wiem, boję się trochę, nie wiem jakie mają itemy. Dobra, spróbuję ich jakoś stąd wywabić. W sensie wywołam im wojnę po prostu. Dobra, jest wojna. Nie będę się z nim bił oczywiście, po prostu chcę, żeby tutaj się tepli. Chyba, że zacznę go bić. Dobra, biję go. Oni ogarniają, że mają wojnę, czy nie za bardzo? Co oni robią? Ja im podbijam państwo. O co chodzi? Dobra, 240 HP. Jest spoko, jest na razie git. Nie widzę ich za bardzo. Dobra, 140 HP. Ja im to serio podbiję. Mogłem pójść na jakiegoś lepszego czanka właściwie. Ale zaraz to jeszcze spróbujemy zrobić. Dobra, jest. Mamy przejęty teren. Tylko boję się, że jak tutaj wejdę, gdzieś to mnie zamkną, bo to jest ich teren. Co jakbym podbił im dosłownie tutaj? Tylko mam cooldown na wojnę pewnie. Tam mam! O kurde! Jest jedna osoba? Tak, jest jedna chyba. Dobra, jem jabłko. O kurde, jaki damage dostaję. Dobra, biję go. Z jedną osobą mogę się pobić. A tutaj były dwie, nie wiem gdzie jest ta druga. Dobra, spoko, ja się z nią biję. Jest git. On ma tarczę, znowu się boję, że się wywalę, nie? Niby mamy jakieś tam lepsze itemy, ale to też nie są mega dobre. Dobra, nie chcę je. O, pajęczyny stawia, dobra. Ja mam kolejne jabłko, nie wiem gdzie są te inne osoby. W sensie te inne osoba, jedna jest, dobra, tepnął się. Trzy osoby, nie, dobra, ja się nie biję na trzy osoby. Dobra, użyłam tego, perła, cuknę perłę. Oni ogarniają, co się dzieje, czy nie? Widzą mnie. Dostali tego blindnessa, ale źle rzuciłem perłę, kurde. Wydaje mi się, że to też jest OP właśnie, na przykład jak chce się uciec na przykład. Mogę sobie dać takim osobom blindnessa i uciec z perłą, nie widzą w którą stronę są perłę. Zaraz spróbujemy się to zrobić. Cyknę gdzieś tu jeszcze perłę, zjem sobie szybko jabłko. Dobra, wracam do nich, gdzie oni są? Musimy się też to naładować. Dobra, są tu, dawać. Dobra. Tylko wszyscy mają tutaj tarczę, no o co chodzi, no. Dobra, już ktoś ucieka. Nie, o kurde, ja też powinienem uciekać zaraz może. Dobra, nie. Na trzy osoby to jest w ogóle bez sensu, to jest bez sensu. Się nie powinienem z nimi bić w ogóle. Mogę się bić, ale muszę uważać, serio, mam cztery perły. Dobra. Strength on se robi, czy co? Co jest? Chyba ta. Rzucał se strzał na strength, jak oni mnie biją, no co jest? Dobra, woda. Szkoda, że nie mam tego hełmu, który mi daje po prostu to, że się nie palę. Dobra, hit dostany. Nie wiem jak mam się bić na trzy osoby. Szczerze, jak ja na jedną osobę się wywaliłem, to na trzy osoby nie ma szans, że ja to zrobię. Mam trzy perły. Dobra. Ale oni się... Nie! O kurde. Ja ciągle słyszę tylko te strzały na strękwa, które mi oni się rzucają. Zjem sobie marchewkę. Zaraz mam ucho. Dobra, pobiję się z nimi. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Dobra. Jem sobie jabłko. Dobra. Cyk. Walę im to, oni nie wiedzą co się dzieje, rzucam perłę. Oni mnie gonią. Dobra, cyłka mi perła. Uciekam. Nie wiem czy w dobrą stronę, ale chyba tak. Przecież to jest takie OP, o co chodzi? Dosłownie trzy osoby dostały blindness i uciekłem. Jedną perłą tak naprawdę. Także pod tym względem jest to spoko. Wydaje mi się, że ma to dużo zastosowań. Oprócz uciekania czy nadawania przeciwnikom oślepienia, trzeba pamiętać też o drugim zastosowaniu tego przedmiotu, jakim jest podświetlenie graczy, które może przydać się na różnych eventach typu właśnie zając lub na innych eventach typu lama czy meteoryt, na które w skrócie chodzi naprawdę masa osób. O tym jednak sami będziecie musieli się przekonać, więc zapraszam was jeszcze raz na serwer IP to tikemc.pl. Jeśli chcecie, żeby kolejnym filmem był opening skrzynek za 1000 zł, to kliknijcie w ten film, a jeśli chcecie, żeby to był inny, równie fajny film, to kliknijcie tutaj.